Dziś na warsztacie Ursus C360. Taki bym powiedział trochę rozebrany już jest, gdyż ślizga się w nim sprzęgło. Tutaj pokażę, jak to się tutaj odbywa. Podejrzenie jest, że są wycieki tutaj z przekładni. Co prawda olej widać przekładniowy, kawa z mlekiem, bo tu już jest wyjęte uszczelnienie, zimmering jest wyjęty, bo tu wszędzie pełno oleju było. Ten zimmering już został wzięty. On tutaj był, przy tym łożysku. Ale tutaj podejrzenie było, że są słabe sprężyny w docisku. Ale coś nie wiadomo, czy one są słabe jeszcze. Bo się ślizgało sprzęgło. No to pierwsze co, padło na tarczę sprzęgłową, że się wytarła. I tutaj leży sobie oparta o kole tarcza. Tarcza. I jest też i nowa tarcza. No, to jest stara tarcza. Ją może położę tutaj, żeby pokazać, że nowa tarcza wcale nie jest grubsza od starej. Ta stara widać już jest troszeczkę naolejona, przypalona. No ale skoro nie jest wytarta, a się ślizga, no to padło na to, że to nie tarcza, a jednak olej chyba na tarczę się dostaje. No chyba, że olej silnika idzie. To już jest inna historia. No chyba też jest gdzieś jakiś zimmering na wale. Trudno powiedzieć, czy ten olej szedł z silnika, no ale tam było mokro na dole, no ale to nie wyklucza, że to i z silnika leci olej. Silnik został uniesiony tutaj na takim ładnym podnośniku sufitowym, bym powiedział, suwnica skrętna i przesuwna na wszystkie strony. Taka na warsztacie powinna w zasadzie każdym być, z takim tutaj pilotem fajnym. O, góra, dół, prawo, lewo, na boki, na wszystkie możliwe sposoby ta suwnica chodzi. I dzięki temu silnik szybko został rozebrany, jeśli chodzi o odczepienie od części napędowej. Tu jeszcze w tym Ursusie bym mógł pokazać, że są dosyć grube koła przednie, jeśli chodzi o opony, bo są dosyć grube. Co to jest w ogóle za rozmiar? 7,50 odjąć 16, czyli to są 16. I tutaj chodzi o to, że z tej strony opona prawie że ociera się o przednie zawieszenie, a tutaj jest 2 cm przerwy. I te koło stoi tak jakby odchylone na bok, a te stoi prawie w pionie. Gdzieś tutaj coś musi być luźne. Bo na pewno luźna jest tutaj ta część, gdzie się trzyma błotnik, bo to wszystko lata. Tutaj. Tu jest luz. Wybite jest. Ale te całe jarzemko z tej strony jest takie samo. Ono tutaj w zasadzie nie pełni żadnej funkcji, bo tu nie przychodzi drążek kierowniczy, więc będzie można przełożyć na tamtą stronę i będzie dobrze. Bo to jest zawieszenie starego typu. Jak widać, elastyczne. Tu gumy popękały. Miękki przód tak zwany to jest.
No i chyba na ten moment wszystko, co w tym ciągniku będzie robione. Na pewno jeszcze coś wyjdzie. Głównie trafił na sprzęgło. Tu jest tabliczka znamionowa. Rocznik 1976. Piękny rocznik ciągnika. Ursus C360. Kierownica nowego typu chyba jakaś. Taka tu chyba nie była w 76 założona. Przyjrzę się jeszcze temu ciągnikowi z różnych stron. O, tu jakiś problem z lampą. O, się da nową, bo to już widać połamana, zardzewiała. Pewnie ta w środku też pordzewiała. Wersja bez kabiny, czyli fabrycznie takie były sprzedawane. Opona tylna, bardzo ładny protektor, ale to nie jest 100 mil, tylko co to jest, barum 16.9128 TZ13. Ciągnik w ciągłej eksploatacji, w związku z tym jest taki mocno zabrudzony, zakurzony, pomijając fakt, że są wycieki oleju. Na przykład tutaj z czujnika sobie leci temperatury bodajże. Też leci olej, wycieki są. Jeszcze ma oryginalnie prądnicę, tak więc wersja z prądnicą, czyli ze słabszym ładowaniem. Alternator jest dużo bardziej wydajny od prądnicy, jakby nie było. A co jest bardziej niezawodne? Według mnie chyba będzie wersja z alternatorem bardziej niezawodna niż z prądnicą. W takim jednak stanie jakiś ciągnik się tutaj nie ma co trzymać oryginału. Czy tam prądnica, czy alternator, to lepiej, żeby był. I tutaj regulator napięcia mechaniczny, taki duży, sobie jeszcze jest. Rozrusznik wyjęty przy rozpoławianiu był, chociaż z tego co widzę, czy musiał być? Chyba nie musiał być wyjęty. Chyba, że nie. Tu jedna szpilka na wylot chyba przechodzi. Nie. Nie idzie żadna na wylot. I rozrusznik mógł zostać na wieńcu. No tu wieniec teraz ładnie widać. Czterocylindrówka. Ursus rozpołowiony. Ciekawe, czy on tutaj ma dwie szóstki, czy jedną dwunastkę. Trudno powiedzieć, ale chyba są dwie szóstki. Akumulatory. I na ten moment tyle z naprawy sprzęgła ślizgającego się. Myślę, że jak się usunie wyciek oleju, no można, jak już jest kupiona, założyć nową tarczę, chociaż ta stara powinna jeszcze śmigać. Nowe sprężyny. Tu widać, że wszystko aż się klei. Miejsca, gdzie jest dociskany ten od oleju, takiego ubitego, gdzie tarcza jest ściskana. To łożysko tutaj też już widać jest kiepskie. Się prawie nie kręci. Chrobocze. Można by było je wymienić, jak już jest tak rozebrany ten ciągnik.
zimowa naprawa Ursusa. W sumie jeździł, ale nie do końca było wszystko ok z nim. Tutaj jeszcze na koniec pokażę, jak wygląda Zimmering ze skrzyni biegów 48 X72 X12. Całkowicie się skamieniał po wielu, wielu latach pracy i się rozsypał. Tu jest nowy, już przygotowany. A tu już śladu nie ma po nim, że tu coś było. Także więc wycieki były potężne. Praktycznie było bez, jakby go nie było, tego Zimmeringu.